Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. I dziś gorące pytanie, bo wpadli nam goście z Polskich Kolei Państwowych, a właściwie z około kolejowych też instytucji. Jest z nami prezes zarządu PKP Cargo, pan Czesław Warsewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Paweł Skoczowski z Klakstra Lux Torpeda 2.0. Dzień dobry. Wpadli panowie jak śliwka w kompot, bo dzisiaj bym chciał zacząć od pytania, które nurtuje chyba właściwie każdego Polaka po trochu. Dlaczego pociągi się spóźniają? A była to jedna z refleksji rozmówców naszego reportera, który przeprowadził sondę na warszawskim dworcu. Bardzo proszę o materiał. Zapoznajmy się z tym, co pasażerowie myślą o kolei. Dlaczego akurat pociągiem do Warszawy? Dlaczego? Dosyć tanio. Nie trzeba samochodem tłuc się w korkach, pomimo że mamy dość dobre drogi. No i tyle. No najwygodniej, bo można wsiąść, człowiek może coś poczytać, porobić, nawet się zdrzemnąć, ale jeżeli jechałbym samochodem, to niekoniecznie tak musiałoby być. Pociąg jest wygodny, można napić się kawki, herbatki i teraz naprawdę w tych czasach bardzo dobrze się podróżuje. Okej, a są punktualne? Oj nie, kiedyś mi się spóźnił 3,5 godziny. No bądźmy szczerzy, no to jest Polska ukochana, ale i tak, są swojskie, fajne pociągi. Jechałem pendolino, bo wygodnie i szybko i na czas. Ja mam dobre doświadczenia, ja dużo jeździłam pociągami i są spóźnienia, wiadomo, ale wydaje mi się, że ten standard się podnosi cały czas. Jedna pani mówi, są spóźnienia, wiadomo, albo druga pani mówi, no spóźnienia, Polska nasza ukochana, przed wojną to raczej kolej kojarzyła się z punktualnością. Co się stało, że 100 lat później mamy z tym problem, panie prezesie? Ja może też zilustruję, bo oczywiście ten przykład pani, co powiedziała, że 3 godziny się spóźnił, to ja miałem doświadczenie też swoje jako pasażera, ale kolei niemieckiej, z kolei jechałem w Düsseldorfie, gdzie najpierw pociąg się opóźniał 0,5 godziny, potem godzinę, a w końcu odwołali ten pociąg. Też czasami byłem w Brukseli, też zachęcam też do zobaczenia, jak te pociągi jadą, z jakimi punktualnościami, więc jeżeli się jeździ trochę po świecie, a już nie mówiąc o kolejach włoskich, też miałem okazję podróżowania z Rzymu do Mediolanu, także tam naturalne opóźnienia były tych pociągów, żeby tak można rzec, 40-20 minut. Więc to jakby oczywiście jest to problem szerszy, to znaczy bym tylko odniósł w kontekście, powiedziałbym, całości, bo oczywiście dobrze by było, gdyby one się nie spóźniały, bo to jest jakość dla pasażera, bo to są skomunikowania, też czas, oszczędność i to wszystko. Natomiast jeżeli spojrzymy najpierw z punktu widzenia statystyki, potem spojrzymy z punktu widzenia oferty, bo oczywiście trzeba ją poprawiać. Statystyki pokazują, że polskie pociągi no wcale nie odbiegają od europejskich, jeżeli chodzi o opóźnianie, bo ich, o ile pamiętam, za trzeci kwartał roku ubiegłego te opóźnienia wynosiły 90, punktualność wynosiła 92%. Około 92%. I to już jest niezła, przyzwoita statystyka. W przypadku pendolino, o ile mi wiadomo, to już sięga tam 10, 6, 7, czy nawet więcej. Dokładnie już nie pamiętam, ale znamienicie więcej niż całość pociągu. Więc w tym sensie statystycznie to wygląda, powiedziałbym, nie odbiega. Drugi element oczywiście jest tak, że no, musimy mieć na uwadze, że w Polsce jest też realizowany ogromny program inwestycyjny, infrastrukturalny. No, to jest rzędu KPK 60-70 ponad miliardów, 75 czy 6 od kilku lat i ta prędkość poprawia się, zmienia się. Więc tutaj patrząc na sytuację infrastrukturalną naturalną, bo my musimy te pieniądze wykorzystać, chcemy, żebyśmy mieli jeszcze lepszą ofertę, to biorąc pod uwagę tak duży program inwestycyjny, to ta punktualność jest no, zdecydowanie czy absolutnie dobra w tym zakresie, bo te ponad 90% naprawdę świadczy o dobrym zorganizowaniu się i wspólnym jakby prowadzeniu pociągu. I ten element jakby ostatni, chciałbym powiedzieć o tej jakości i tutaj pełna zgoda, że punktualność jest ważna i w jakości dla pasażera należy dbać o tą punktualność, należy dbać, bo to są różne sprawy, które muszą załatwić, którzy się spieszą na może samolot, może mają spotkania, inne pociąg, skomunikowania i tak dalej. Także myślę, że na pewno w sposób naturalny, jeżeli te inwestycje zostaną zakończone w najbliższym czasie, to sytuacja będzie o wiele lepsza. Jeżeli przećwiczyliśmy się w takim trudnym momencie tych inwestycji, to myślę, że ta punktualność znamienicie wzrośnie i trzeba o nią oczywiście dbać.
No ale to jest tak, że te plany inwestycyjne, one są chyba przygotowywane wcześniej. To nie jest tak, że ci, co robią rozkład jazdy, nie mają dostępu do mapy miejsc, gdzie realizowane są remonty czy inwestycje. Chyba można w tych planach, w tych rozkładach jazdy przewidzieć, że oto tam pod Sieradzem wymieniana jest trakcja kolejowa. Na pewno część działań, szczególnie dużych inwestycji, które wpływają na czas podróży, to są sprawy, które można przewidzieć, zaplanować. Natomiast zdarzają się też sytuacje nadzwyczajne, czy to na przykład tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych, czy też inne zdarzenia, które powodują, że uruchamia to szereg procedur, także dotyczących bezpieczeństwa, i to na pewno w znaczny sposób wpływa na czas trwania podróży koleją. Z perspektywy pasażera najbardziej dotkliwe, odczuwalne są te przejazdy, kiedy dochodzi do zdarzenia. Spółki kolejowe oferują bilet zintegrowany. To także wpływa na to, że opóźnienie jednego pociągu zatrzymuje skład, który musi poczekać na pasażerów, którzy na danym węźle kolejowym chcą się przesiąść i kontynuować podróż innym pociągiem. Czyli mamy efekt domina. Tak, tak. Podróże koleją cechuje właśnie taki efekt kaskadowy, że opóźnienie generuje kolejne opóźnienia. Jakość mierzona w dużym stopniu punktualnością, szybkością przejazdów, jakością taboru, to dla pasażera najważniejsze aspekty podróżowania, tego, że kolej staje się tym środkiem podróży pierwszego wyboru. I to także w wywiadzie, który mieliśmy okazję zobaczyć, wyraźnie widać, to pasażerowie akcentują. Na pewno mamy podejście projakościowe. Stawiamy przed koleją oczekiwania, żeby ta punktualność rosła. Tak jak pan prezes Warcewicz wspomniał, jest to przedmiotem cyklicznych analiz i ocen realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego. I tam, kiedy popatrzymy na punktualność, to faktycznie średnia punktualność pociągów jest powyżej 90% i ona rośnie. Natomiast w strukturze tych opóźnień, niestety, to jest najbardziej dotkliwe, zdarzają się opóźnienia, które też klasyfikuje się według przedziału czasowego, takie krótkie, kilkuminutowe, po takie właśnie, gdzie w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych dochodzi do kilkugodzinnych opóźnień. Należy też pamiętać, u nas na szczęście takich zdarzeń jest bardzo mało, że może dojść też do katastrof w ruchu lądowych, nie zawsze spowodowanych przez czy operatorów, czy maszynistów, czy w wyniku infrastruktury, ale też zdarzeń celowych. W Polsce takich zdarzeń nie ma, natomiast wiemy, że też paraliż całej sieci przepustowości może na przykład w wyniku zdarzeń terrorystycznych, innych takich celowych działań, doprowadzić do takiego paraliżu komunikacyjnego kolei, która no, jest takim kluczową usługą dla społeczeństwa. Czyli jak pasażer czeka na peronie i słyszy, że jego pociąg spóźnia się na przykład 120 minut, to może przypuszczać, że nie wiem, był wypadek, ktoś wpadł pod pociąg i faktycznie cała sekwencja tych opóźnień się przez to rozpoczęła. Niekoniecznie to jest wina kolei. To pewnie takie zdarzenia są bardzo rzadkie, ale one są pewnie spowodowane w dużej części właśnie pewnymi rzeczami nadzwyczajnymi, które się zdarzają. I ja osobiście, podróżując koleją, staram się podróżować, to na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat nie miałem takiego doświadczenia, ale rzeczywiście może tak być. I to też jeszcze jedną jakby rzecz chciałbym też może zilustrować, mówiąc o tych skali inwestycji i tych możliwych zdarzeniach, które tam mogą się wydarzyć, że można przewidzieć, bo proszę mieć na uwadze, że w Polsce jest mniej więcej 12-19 tysięcy linii kolejowych, a podlega modernizacji dzisiaj około 9 tysięcy linii w całości. Czyli mówimy praktycznie 50% linii kolejowych jest w permanentnym modernizowaniu. 50%? No, średnio, czy statystycznie powiedziałbym, bo oczywiście niektóre są zakończone, były no, w tym okresie, w tej perspektywie finansowej, ale i tu w tym zakresie oczywiście tych zdarzeń na tych odcinkach tysięcy linii, no trudno w sposób precyzyjny zaplanować, jak chociażby podałem przykład Niemiec, gdzie te inwestycje dzisiaj są bardzo minimalnie realizowane, a w przypadku właśnie tych inwestycji zaburzenia często właśnie przy tym planowaniu są ogromne, bo
bo ja sam doświadczyłem właśnie w tych, na przestrzeni tych 3 lat, że to pociąg właśnie w Niemczech był odwołany i opóźniał się strasznie mocno, a w Polsce nie miałem tego doświadczenia, częściej podróżowałem. Więc w tym zakresie oczywiście ta skala, ta wielkość, no, powoduje, że pewne rzeczy, siłą rzeczy, można by tak powiedzieć, nie jesteśmy w stanie zaplanować, bo to są zdarzenia ludzkie, często niezaplanowane, na tych ilości punktowych inwestycjach, ale jak mówię, to są rzeczy bardzo sporadyczne, bo ta punktualność jest, no, znamienicie wyższa niż 90%, czyli to są wyjątkowe przypadki, no ale rzeczywiście, jeżeli zdarzy się takie dłuższe opóźnienie, już godzinne, no to na pewno jest przyczyna, żeby tak można rzec, zewnętrzna, która na to wpłynęła. Ale to oznacza, że jeśli połowa linii kolejowych wymaga jakiejś tam interwencji, remontów, inwestycji, to znaczy, że wcześniej musiało dochodzić do jakichś kolosalnych zaniedbań. Nie było to w sposób ciągły remontowane, tylko że tak zerwaliśmy się w ostatnich latach. Ostatnie lata to jest zintensyfikowanie działań. Mamy właśnie KPK, ale mamy też inwestycje realizowane choćby z programu operacyjnego Polska Wschodnia, gdzie jedna oś tego programu dotyczy transportu i między innymi modernizacji gruntownej, modernizacji linii kolejowych, które ukończenie tych inwestycji skutkuje tym, że miasta takie jak Lublin czy Rzeszów będą lepiej skomunikowane w sieci regionalnej. Należy powiedzieć o tym, że te inwestycje wpływają także na lokalną sieć transportową samorządów, bo jeśli dzięki inwestycjom, które są opóźnione, przez wiele lat inwestowaliśmy w drogi, skupialiśmy się na autostradach, tu też mieliśmy opóźnienia na poziomie inwestycji, ale można porównać, że dzisiejsze inwestycje kolejowe przebiegają dużo bardziej terminowo, są prowadzone na większą skalę i praktycznie na większy, patrząc na sieć, są rozłożone praktycznie po całej Polsce, więc to na pewno wpływa znacząco na opóźnienia i to, że pasażerowie dzisiaj mogą być dotknięci tymi opóźnieniami. Natomiast te inwestycje, można powiedzieć, podniosą kolej na wyższy poziom, zarówno od strony pasażera, który będzie mógł podróżować szybciej, jak też od strony nawet bezpieczeństwa, ponieważ krajowy program kolejowy zakłada usunięcie skrzyżowań kolizyjnych, tak, z drogami. Będziemy mieli wielopoziomowe. To wpływa na prędkość nie tylko pociągów, ale też na to, że nie zatrzymuje to tych strumieni w ruchu drogowym. Zdarzają się przejścia w miastach, w mniejszych miejscowościach, gdzie czasami po kilka godzin w ciągu doby rampy kolejowe są zamknięte, wstrzymuje się transport. I rozwiązanie tych problemów w najbliższych latach będzie skutkować tym, że na pewno oferta przewozów kolejowych, pasażerskich, towarowych będzie dużo lepsza i pasażerowie to czują. Ta część programu powoli dobiega końca, więc zapytam jeszcze pana prezesa, czy właściwie teraz ten projekt rozwoju kolei jest też skupiony jakoś szczególnie na Polsce Wschodniej? Ona wymaga jakiejś szczególnej troski, jeśli chodzi o kolej? Z pewnością, ponieważ gęstość sieci kolejowej, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, jest mniejsza niżeli na Śląsku czy w Polsce Zachodniej, więc dzisiaj te główne magistrale są realizowane i są modernizowane, także ta dostępność komunikacyjna dzisiaj poprawia się znamienicie, także tutaj widzimy te działania rządu, które bardzo mocno pomagają w rozwojowi Polski Wschodniej, ale też i całej Polski, integrują w jeden system spójny, drożny, cały system kolejowy, który jest takim kręgosłupem transportowym dla Polski. I też, jak pan prezes wie najlepiej, jako prezes zarządu PKP Cargo, nie tylko chodzi tu o przewóz pasażerski, ale także transport towarów. I o tym będziemy mówili w drugiej części programu. Naszymi gośćmi są Paweł Skoczowski, klaster Lux Torpeda 2.0 i pan prezes Czesław Warsewicz z PKP Cargo. Zostańcie państwo z nami, bo panowie mają też wiedzę o planach, ambicjach i inwestycjach na najbliższe lata i odpowiemy sobie na pytanie, czy Polska kolej podbije Europę. Zostańcie państwo z nami.